Także witam serdecznie w kolejnym i ostatnim zapewne odcinku z kampu. Mamy dzisiaj 17 sierpnia, za kilka dni, mianowicie 21 kończy się mój kontrakt, kończy się moja praca na kampie, a tak naprawdę większość osób już opuściła nas tydzień temu. Przez większość mam na myśli, że opuścili nas kanclerzy, czyli ci opiekunowie od dzieci, i zostaliśmy my, czyli support staff members. No i razem z kanclerami opuściły nas też wszystkie dzieciaki, już ich nie ma od paru dni, także jest troszkę spokojniej, trochę się ta praca zmieniła, ale o tym troszkę więcej za chwilę. Na początku powiem wam trochę na temat rzeczy, które się wydarzyły jeszcze tak na szybko. Także zabrali nas jeszcze kilka razy do barów, całkiem dobrze się bawiliśmy, zwłaszcza podczas ostatniego wyjścia do takiego baru zwanego Casey Pepper. No i wszyscy wiedzieli, że będzie to takie ostatnie wyjście nasze wspólne, więc automatycznie wszyscy trochę puścili hamulce i dobrze się bawili. Oprócz tego jeszcze kilka takich krótkich imprez nad basenem mieliśmy, co było też całkiem spoko. Jak już jesteśmy w temacie imprez, to przy okazji chciałem powiedzieć o czymś, o czym zapomniałem powiedzieć w ostatnim odcinku. Jeżeli ktoś ma urodziny na kampie, to też jest to takie całkiem spoko wydarzenie, ponieważ z reguły ta osoba dostaje koszulkę z napisem Boom, it's my birthday i chodzi z taką koszulką cały dzień, a wieczorem z reguły jest jakaś niespodzianka dla tej osoby i taka mini imprezka, co też jest w porządku. To jest taka imprezka wtedy bardziej bez nadzoru, gdzie sobie po prostu się bawimy na terenie kampusu, co nie jest normalnie codziennością tutaj. Zorganizowali nam też wyjście do takiego parku rozrywki o nazwie Dorney Park. No i doszedłem do wniosku, że już chyba moje ciało sobie nie radzi za dobrze na rollercoasterach i jak już skorzystaliśmy z wszystkich atrakcji, tych największych, no to poszedłem do kibla i zżygałem z dobre 6 razy. Także bardzo ciekawe doświadczenie, polecam. Święto 4 lipca, czyli święto niepodległości, dosyć ważne w Stanach. No i na kampie też wszyscy to obchodzili tutaj. Były fajne dekoracje, przebrania, nawet posiłki takie w tym samym klimacie. A wieczorem była najlepsza atrakcja, czyli fajerwerki. No jedne z lepszych, które w życiu widziałem. Kilka tysięcy dolarów wydali ogólnie na te fajerwerki, także były dosyć spektakularne. No i fajnie było zobaczyć, jak ważne to jest święto ogólnie dla nich. Trochę ciemno się tutaj robi, zapalę światło. Nagrywam dzisiaj na siłowni, na której spędziłem na ostatnie 2 miesiące trenując, ponieważ tutaj teraz akurat spokojnie było w miarę. No i jak jesteśmy w temacie siłowni, no to o treningach powiedzmy trochę. Treningi w porządku, jestem dumny, że no trenowałem dalej te 5 razy w tygodniu. Chociaż nie ukrywam, ciężko, naprawdę jak się pracuje te 10-12 godzin dziennie, to potem zrobienie treningu jest nie lada wyzwaniem. Niemniej jednak udawało mi się większość dni i no jestem z tego zadowolony. Także to tyle na temat rzeczy, które się jeszcze wydarzyły od ostatniego odcinka, taki szybki update. Teraz przejdźmy do tej ważniejszej części odcinka, czyli taki temat, który chcę poruszyć na temat pracy na kampie, a mianowicie na temat realiów, na temat prawdy o takiej pracy na kampie. Będę tutaj mówił szczerze, bez koloryzowania, o minusach, które są dosyć istotne, które trzeba rozważyć, które powinniście rozważyć, jeżeli macie ochotę wybrać się do pracy w Stanach na obozie. Powiem też o plusach, wiadomo, ale zacznijmy od tej szarej rzeczywistości, od tej prawdy. Na takim obozie w Stanach jest dużo pracy. To nie jest tak, że przychodzicie sobie na 8, wychodzicie o 16, tutaj zaczynacie o 8, możecie skończyć o 17, 18, a możecie skończyć w nocy. Także godziny są niemiłosierne. No i nawet jak skończycie czasami w nocy, to na następny dzień i tak trzeba być znowu na nogach o tej wczesnej godzinie. I tak przez 2 miesiące. To też, jeśli chodzi o dni wolne, to nie jest taka prosta sprawa. Dni wolne macie, przynajmniej na moim obozie, raz w tygodniu. To też nie we wszystkie tygodnie. Pierwsze 2 tygodnie nie mieliśmy dni wolnych oraz teraz tydzień przed ostatnim tygodniem nie mieliśmy dni wolnych, ponieważ był to najbardziej intensywny dzień, tydzień. No i tak łącznie podliczałem, że przepracuję tutaj 60 dni, takich 10-12 godzinnych, a dni wolnych łącznie było 6. Także no nie ukrywam, wakacje wam mijają tak. Na obozie, jeśli chodzi o pracę, jest naprawdę mało takiej sprawiedliwości. Tutaj operuje się na takiej zasadzie, że po prostu trzeba zrobić pracę, trzeba wykonać pracę, która jest do wykonania. No jak ma się kilka osób w teamie, no to nie wszyscy wkładają zawsze w to tyle wysiłku, ile powinni, przez co utrudniają pracę innym i
te inne osoby mają po prostu więcej tej pracy automatycznie, bo ona i tak musi być zrobiona, i tak trzeba do końca dnia to skończyć. No i jak się kilka osób opierdala, no to jest ciężko to skończyć czasami, nie? No i wiadomo, jakimś tam ekstremalnym przypadkom opierdalania się, no to zwracano uwagę, kilka osób zwolniono, ale to były takie ekstremalne przypadki. A tak to prawda jest taka, że na kamp da się pojechać i nie robić jakoś za wiele. Zależy też oczywiście od pozycji i tak dalej, ale da się trafić na taką pozycję, w której nie jest się nadzorowanym aż tak bardzo i można się opierdalać naprawdę dużo. Są tutaj osoby, które mi się całe wakacje chwaliły, ile to wolnego czasu miały. Kiedy to my w moim teamie na przykład zapierdalaliśmy no, od rana do wieczora całe wakacje. No i to zależy od kilku czynników, od tego jakiego ma się supervisora, od tego jak bardzo ten kierownik twój patrzy na twoją pracę. No i też zależy dużo od moralności takiej człowieka, na ile jesteście w stanie sobie pozwolić na opierdalanie, patrząc jak twoja drużyna zapierdala, jak małe samochodziki. Bardzo niskie zarobki. Na takim obozie w Stanach, jeżeli jest się pracownikiem z zagranicy, zarabia się bardzo mało. Kiedy jest się po raz pierwszy na kampie, zarabia się wiadomo najmniej, ponieważ osoby, które powracają, zarabiają już więcej. Zawsze z każdym powrotem, co każde wakacje jak się wraca, zarabia się trochę więcej. No ale za pierwszym razem jak się przylatuje, to zarabia się gówno, nie pieniądze. Jest to stawka rzędu 2-3 dolarów za godzinę. Nie płacimy tutaj za zakwaterowanie oraz za jedzenie, ale tak czy siak, nawet jak się wliczy to, że płacą za twoje zakwaterowanie i jedzenie, i tak wychodzi na to, że zarabiamy bardzo mało. No jest to wyzysk duży. Oni zdają sobie dobrze też sprawę z tego, że tutaj jesteśmy na wizie i jeżeli nas wypierdolą z pracy, jeżeli nie będziemy pracowali sumiennie, no to tracimy naszą wizę, przez co tracimy też możliwość podróży po kampie. No bo jednak głównie po to tutaj też jesteśmy, nie tylko po to, żeby pracować 2 miesiące na tym kampie, ale po to, żeby w ten 3 miesiąc zwiedzać sobie, podróżować. Niestety pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że nam bardzo zależy na tej wizie, żeby jej nie stracić, że chcemy podróżować. Także często przez to mogą sobie pozwalać na wyzysk i na taką tanią siłę roboczą, z czym ciężko walczyć. Jesteśmy w bardzo ciężkiej pozycji, żeby z tym walczyć i też trzeba się z tym po prostu pogodzić. Teraz taka bardziej kwestia środowiskowa. Na takim kampie jest bardzo duży waste. Nie ma mowy o żadnej segregacji. Przez całe wakacje korzystaliśmy z mnóstwa plastikowych naczyń, plastikowych kubeczków na płatki, plastikowych misek, plastikowych kubeczków na soki. No generalnie nie jest to jakiś duży problem tak w życiu codziennym, ale jak się po prostu tak na to spojrzy, zwłaszcza jak ktoś jest na przykład bardzo wrażliwy na te tematy, no to może być straszne, patrząc na to, jakie tu jest zanieczyszczanie środowiska oraz marnowanie jedzenia. No jak jeszcze jesteśmy w temacie jedzenia, to jedzenie na kampie za dobre nie jest. Fajne to było jedzenie pierwsze 4 dni, może tydzień. Wiecie, jak to jest czasem dobrze zjeść sobie na śniadanie coś takiego w chuj słodkiego, na obiad coś takiego fest słodkiego albo przetworzonego, w ogóle fajnie jest sobie fast fooda opierdolić czasami. Ale właśnie, czasami. Na kampie je się tak codziennie. Ja już od paru tygodni pomijam każde śniadanie, już po prostu nie byłem w stanie codziennie rano jeść słodkich śniadań. Czasem były słone śniadania, ale była to wtedy z reguły taka jajecznica z proszku. No ogólnie już wszyscy żygają tym jedzeniem w tym momencie. Już jest końcówka obozu, ale tak naprawdę już od miesiąca jakoś wszyscy narzekamy na to jedzenie. Wszyscy się źle czują od tego jedzenia, ludzie chorują od tego jedzenia. Także to też trzeba mieć na uwadze, no bo jednak jedzenie, które spożywamy, ma duży wpływ na nasze samopoczucie. Także jeżeli jesteście wrażliwi pod tym względem, no to rozważyłbym 2 razy udanie się na taki kamp. Konkludując te minusy, no to kamp jest miejscem, na którym naprawdę się napracujecie, tak bez jaj. Czasami się nafrustrujecie, często się nadenerwujecie na swoich szefów, na swoich współpracowników. A teraz przejdźmy do plusów. Na takim kampie też się dobrze możecie bawić. Są organizowane wyjścia do barów, są organizowane takie krótkie, ale imprezki nad basenem. W dni wolne zabierają was często gdzieś, czy to nad jakąś rzekę, czy to do takiego parku rozrywki na przykład. Także jest naprawdę kilka tutaj opcji, żeby się dobrze bawić z ludźmi, których się poznało. Wyjazd na taki obóz jest troszeczkę ucieczką od rzeczywistości. Jest to zdecydowanie coś totalnie innego, do czego my
ludzie pochodzący z Europy jesteśmy przyzwyczajeni. Wszystko jest nowe, wszystko jest inne. Jedzenie jest inne, ludzie są inni, twoja rutyna jest zupełnie inna. W pewnym dziwnym sensie jest to naprawdę takie odświeżające. Mimo już jesteśmy tutaj zapracowani, jak nie wiem, to jest to coś takiego innego. Nawet ciężko mi to opisać, ale fajnie na przykład przez 2 miesiące nie płacić za czynsz. Fajnie przez 2 miesiące ani razu nie gotować. Śmiesznie jest na przykład wstać, ubrać się, 2 minuty idziesz do swojej pracy, a nie wsiadasz w metro i zapierdalasz pół godziny. Otwierasz się bardziej jako osoba. Ja na przykład z natury jako taki introwertyk, który introwertykiem nigdy nie chciał być, mocno się otworzyłem, ponieważ no nie ukrywam, już po pierwszym tygodniu moje baterie socjalne całkowicie się wyczerpały, ale nie było wyjścia, trzeba było dalej rozmawiać z tymi ludźmi codziennie, cały dzień, na każdym kroku i cały czas przebywać wśród ludzi, bez przerwy tak naprawdę. Przez co, chcąc nie chcąc, trochę jest się przymuszonym do tego, ale się otwiera człowiek. No i ja na przykład takiej troszkę socjalnej świeżości też nabrałem. Na kampie poprawiacie język. Mimo już uważam, że bardzo dobrze już ten angielski znam, to zawsze się można tutaj czegoś nowego nauczyć. Zawsze trochę bardziej utrwalić, a zwłaszcza mówiąc cały dzień. Poznałem tutaj osoby, które w pierwsze tygodnie obozu nie były za bardzo w stanie do mnie, za bardzo ze mną porozmawiać. A teraz pod koniec obozu zauważam, że te same osoby normalnie rozmawiają z każdym. Także nawet jeżeli przyjeżdżając na obóz, wiesz, że twój angielski nie jest zbyt dobry, to trochę jest się przymuszonym, żeby go używać codziennie, przez co człowiek zauważa, czego mu brakuje, przez co bardziej się przykłada, przez co więcej rozmawia, bardziej się chce poprawić, bo wie, że musi. Koniec końców, po takich 2 miesiącach myślę, że naprawdę można tutaj dużo zdziałać, jeśli chodzi o naukę języka. Ale warto też wspomnieć, że tak jest nie tylko z angielskim. Na obozie są ludzie przeróżnych narodowości. Mamy ludzi z Meksyku, z Hiszpanii, z Kolumbii, z Kanady, z Australii, z całej Europy. No ludzi jest mnóstwo z przeróżnych krajów. Ludzie nawzajem się wymieniają jakimiś przezwiskami, czasem głupimi, czy przekleństwami, czasami czymś bardziej konstruktywnym w swoich językach. Tak z mojego teraz doświadczenia fajnie poprawił mi się hiszpański, którego się uczę dopiero od początku tego roku. Możliwość w ogóle rozmawiania codziennie z ludźmi pochodzenia meksykańskiego czy hiszpańskiego. Też duży progres mi to dało, a zwłaszcza jak się zaczynacie uczyć czegokolwiek, to na początku najbardziej ten progres widzicie i mi to dało też takie trochę więcej energii, żeby się dalej jednak tego uczyć. I teraz ostatni i najważniejszy punkt, najważniejszy plus tego obozu oraz każdego innego obozu. Na obozie poznajecie super ludzi. Na takim obozie poznajecie ludzi z podobnym sposobem myślenia, z podobną chęcią do podróży, z podobną ciekawością co do świata. Od razu często dużo wspólnych tematów jest z takimi ludźmi. Większość osób przyjeżdża tutaj w tym samym celu, czyli żeby odkrywać i poznawać i uczyć się. Naprawdę fakt, że teraz mam znajomych na całym świecie, rekompensuje te wszystkie minusy. Nieważne, jak bardzo poważne one są. Także teraz po 2 miesiącach zapierdalania, frustracji, po dostaniu bardzo słabej wypłaty, i tak stwierdzam, że warto. No i nie wiem naprawdę, jak to działa, ale nieważne, jak bardzo chujowa jest robota, jeżeli wokół ciebie są ludzie, którzy razem z tobą cierpią, to łatwiej się cierpi razem. Ja tutaj często w to lato powtarzałem takie powiedzenie "Misery loves company".
No i szczerze jestem zdania, że czasami nawet takie przykre, frustrujące doświadczenia bardziej łączą ludzi niż te przyjemne. Także tak wyglądało moje doświadczenie na obozie pracy w Stanach Zjednoczonych. Dzięki bardzo za oglądanie, no i widzimy się w przyszłych filmach z podróży. Na razie.